Dzień dobry, cześć, witam was serdecznie na moim kanale. Dziś totalny spontan, rzecz, która jeszcze nie istniała kilka godzin temu w mojej głowie, ale gdzieś się pojawiła informacja i razem z moim synem Miłoszem ruszamy na noc muzeów w Krakowie. Tak, zostawiamy nasze siedlisko i ruszamy na noc muzeów i będziemy podbijać muzea. Jako nastolatek byłem zawsze na każdej edycji, uwielbiałem jeździć, uwielbiałem zwiedzać i się włóczyło całą noc po tych muzeach. O, Miłosz ma tu cukierki. Nie pokazuj cukierków. Nie róbmy reklamy cukierków. Dostał, bo tak w przedszkolu dostają takie prezenty, jak dzieci mają urodziny. Oczywiście cukierki. Nie mogą być owoce, gruszki, banany, tylko cukierki. Cukier, cukier, ale, tak? Ale były banany. Były banany? I paluchy. No, dobra. I paluchy też. No dobrze, to niech będzie. Także ruszamy po prostu spontanicznie, totalnie na noc muzeów w Krakowie. Tata, będziemy spać w muzeum. W muzeum czy będziemy spać? Tak. Bo jest taki film, Noc w muzeum. Jak kiedyś byłem w kinie, może kiedyś ci pokażę, obejrzymy, co? Dobrze, musimy patrzcie, wyruszać. Buziaczki, buziaczki dla was. Buziaczki, o, ale takie? Jakie ładne, pokaż jakie ładne buziaczki robisz. No to w drogę. Dotarliśmy do Krakowa, młody ciśnie. Także jesteśmy pod Muzeum Wyspiańskiego. No, idziemy teraz do food trucka. Poznacie troszkę część pracy, której się kiedyś zajmowałem. Prowadziłem kiedyś też food trucka, prowadziłem zwroty food truckowe. I tu akurat mój brat stoi food truckiem w Krakowie pod właśnie tym muzeum. I generalnie idziemy go teraz odwiedzić i tam też będzie mój drugi brat. Mam dwóch braci i jeden będzie pracował, a drugi po prostu przyjechał, tak, po prostu też na muzeum, na muzea. Proszę bardzo, jaka piękna instalacja. No i tutaj mamy eleganckiego food trucka. Młody dostał już sok, szorczek. Tutaj będzie zaaplikowana dawka cukru. O, proszę bardzo, i zapiekaneczki. A to jest mój brat. Zapiekaneczki. Siemanko. O, proszę bardzo. To jest tradycyjna i alternatywna. O, proszę bardzo. Ze szczupiorem. Dziękujemy bardzo. Popatrzcie. Pełna profeska. Będziesz jadł, Miłosz? To musimy prosić wujka jeszcze o nóż. Wiesz? Muszę ci ją pokroić. A teraz, proszę państwa, szarlotka. Dzisiaj mam odpust i mogę jeść co chcę. Nie, żartuję, nie mogę jeść co chcę, ale domowa szarlotka to jest, wiecie, Miłosz, najlepsze co może być. Oni też serwują. A, ty masz, dobra. Przepyszna. Oj, jak najbardziej, nie, dziękuję. Bez żadnego sosu. Czyli zostaw papryka do posypania posłańczą. Może zostanę testerem jedzenia. Jest to zawsze jakaś droga. Dobra, chodź, spróbuj. Teraz idziemy do muzeum. Tak, tak, no. Ale może spokojnie, widać tylko moją szarlotkę. Tam słychać mojego brata drugiego, właśnie przyszedł w... Co miło, Michale? Ja Michała mile z Miłoszem, a Miłosza z Michałem. Bo jak coś, to chodźmy na rynek. Pójdziemy? Dobra, to idziemy na rynek. No. My wrócimy do samochodu. No. Sobie pójdziecie do jakiegoś tam muzeum. No. No i później się jeszcze umówimy. Dobra, no spokojnie. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, bo tu się organizujemy właśnie, bo Michała dziewczyna idzie do pracy. Ale spokojnie, na luzie, wiesz. Do kołchozu. Do kołchozu. Dobra, zajmę się szarlatką, ustalamy co robimy. I już jest coraz ciemniej, ale byliśmy jeszcze zobaczyć, co tam słychać w rynku krakowskim. Tak szybciutko, a teraz wracamy do samochodu i jedziemy do
Muzeum Lotnictwa. Mi już lubi samoloty, więc może się uda zasiąść za sterami jednego z odrzutowców, na przykład takich wyścigowych, co? Tak. Okej? No i dobra. Do muzeum. Tak, do muzeum. Tak. Samolotów jest. Samolotów, także jedziemy zobaczyć. O, tato, będę. Michał jedzie odwieźć dziewczynę, mój brat, i się później spotkamy. Także taka sytuacja. No. Patrzcie na tą kolejkę. Wejście jest tam, daleko, a tu jest kilometrowa kolejka. O nie. Najgorzej na świecie. Nie, to jest kilka godzin stania tutaj. Nie wiem, czy na jednym się uda zdążyć przed zamknięciem. Nie, my już musimy sobie przyjechać w normalny dzień. Wiem, skarbie. Jeszcze pojedziemy do zabawek, chcesz? Muzeum zabawek, ok? Tragedia, niestety. Cały czas kolejka. O, tu się kończy. Wylądowaliśmy pod ogrodem doświadczeń i zaraz zobaczymy, czy jest duża kolejka i czy uda nam się dostać. Także idziemy, taka przygoda. Dawaj łapkę. Męska przygoda, ahoj, przygoda, tak? Tata, ja prawie się zabiłem. Już mógłby się prawie zabił. By się potknął o gałąź. Weszliśmy. Nie ma tutaj ludzi, tutaj jest puściutko. Także fajnie, idziemy się przejść. Tam jest Tauron Arena woda i tak, Mioszku? A wiecie, że tutaj jest taka kula? Tam naprawdę, tam jest naprawdę ciemno. Ciemno w tej kuli, tak? Pan ma taką kulę? Idziemy się przejść parkiem. Mogę iść do tej kuli. No spróbujemy. Dobra? Ja. A nie będziesz się bał? Nie, będzie tylko da. I szybciej! To jest wichur, tata. Wichur? Trąba powietrzna. Trąba wodna. Nie, trąba wodna. To wszystko wieje. Ja to świat. Fajnie. Ja cię. To teraz ty spróbuj. Teraz ja? Spróbuj. Co ty jest? Gdzie kręci. I do góry. Ja. No, dawaj, dawaj, dawaj. Patrz. Boga, weź palce, nie wspinaj się na to. Są blokady, widzisz, wszystkie trzeba i zablokować. No, dobrze myślisz. Pod tą blokadę, no. O, dobra. I teraz tą musisz, kolejną. Tą kolejną. A później jedynkę. A później puścisz. Pomogę, pomóż ci? To sobie puścisz. A ja ci pomogę to wyciągnąć. Weź tamtą, no, ostatnią. Nie, to jest jedynka. To tutaj, no. Jedynka. Jedynka. Tata, nie, to nie jest do puszczania. Tu jest wajcha, chodź, z tej strony. Z tej strony jest blokada, widzisz? Chodź. Z drugiej strony musisz. Czekaj. No i rzucasz blokadę. Ale jak? Chodź, idziemy dalej. A bo on się później, to jest... Jezu! Ale fajnie. To się w ogóle rusza? No, cały się rusza tutaj. Mata! Wysokie! No. Dał radę.
Tutaj się wsypuje piasek i możesz sobie rysować piaskiem. No, fajne wahadło. Tylko piasek pewnie jest wilgotny, wiesz? Już się nie będzie sypał. Koparka. Dziadka, jest taka. Ta rurka prawdziwa. Rurka prawdziwa? Piasku dużo, co? I co, fajnie? Ja mogę cię jakoś wystrzelić? Takiego oka nie widziałem. Nie widziałeś takiego oka? No ładne oko. A chodź mnie. A tutaj co jest? Tata. To są wahadełka. Widzisz? Z magnesem. One się bujają. Gdzie? A niektóre się przyczepiają. Miłosz, ty na taką kulkę. Jeśli nam się udało załapać. Jest ciemno, więc niestety nic nie będzie widać. Ale z tego co przeczytałem, to jest układ słoneczny. Układ słoneczny. Cieszysz się? Bo słońce jest wielkie. Co? Słońce jest wielkie. No bardzo. No to czekamy. Zobaczymy, czy się nie będziesz bał w środku, co? Nie. Nie, nie będziesz. Miłosz mówi, że fajne niebo. Księżyc złoty. Złoty? No. Teraz kolej Miłosza. Nic nie widać. Dobra, jesteśmy i możesz wychodzić. Skruta. To jak było na kulce, Miłosz? Fajnie? Co tam było w środku? Co było w środku? Nic nie było. Dobra. No to trzeba tak kulkę wyciągnąć, patrz. Przechylić ją, ona wyjdzie. Aha, nie, ona jest... Teraz. Idzie na... Gdzie mam na środek. Na środek? I teraz musisz, patrz. Jak ty przechylisz w tą stronę, to musisz tak, o. I musisz trafić tu. O! Jest. Prawie. Dobra, chodź, idziemy do następnego muzeum. Piąteczka. Miłosz dostał pamiątkę, pokaż. Chodź tutaj bardziej do światła. Magnez i przypinkę. O, widzisz? Od razu wie co z nim. Nie, to nie. Nie. To nie, zabierz to. To nie jest, to jest pożywo. O, tutaj. A gdzie przypiąć? A to gdzie przypiąć? Muzeum Wyspiańskie. Gdzie to? A jak to przypiąć? To można na kurtkę przypiąć. Przypiąć ci? Dobra, nie, przypiąć. Nie, taki... Przypięta. Dobra robota.